jest Tomek. Widzę go, widzę go. Przypierdziela na kole. Ta. Siema, siema. Słuchajcie, Tomek kupił nowy motocykl. Jadę go zobaczyć. To jest Yamaha, o której wam mówiłem. 2021 rok. Kurde, majster, co ty robisz? A wiesz co ci powiem? Tam byś mógł sprzęgło coś podregulować. Ja kupiłem pompę, ale mi się poci. No i Tomek się spóźnił. Nie maj. Ale wieje. Wiecie co, jak tak poderwałem go na pierwszy strzał, to fajnie ten wiatr tak podwiewał, że aż mi do tyłu pchało. A teraz będzie pchał w plecy. Do przodu. A nawet dosyć duży dzisiaj wiatr jest. Takie zakurzone lustereczko, no. Wolną gumę to jest za duży wiatr. Jest Tomek. Widzę go, widzę go. Przypierdziela na kole. Przyjechał. Jak tam? 125? No to 125. WR-ka. No. Fajne maszynki. No, spoko motora, jedna początek. Jakie ta kuła. Chodź tam podjedziemy, tam no, gdzie stałeś. Tam jest dobra miejscówka. A ten co tu kurde wykombinował? Co ty masz?
Yamaha. Same dwie Yamaha i jedna Beta. Chodź tam podjedziemy. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj, Jarek. Kuzyn. Kuzyn, a. To ty prawo jazdy zdałeś dopiero? Nie, to inny kolega ma. Może przyjedzie, ale nie wiadomo. Nie wiadomo, czy zdał. Ty, no co ty masz, Tomek? Chyba przygotowany jestem. Yamaha. A miałeś enduro kupić, a kupiłeś co? Crossa. Ale tak wyszło. I to jest 450? No. A mówiłeś, że 250 weźmiesz. 350. 350. No jednak padło na to. Ile to koni ma? 55. Na kole. Na kole. Na wale, na wale 65. Aha. Ile dałeś? Dużo. Nie mówić? Nie mówić, za dużo. Za dużo? Dużo, za dużo. Co z komputerem? No. Sama odpala, sama jeździ? Ale mam w telefonie wszystko. W telefonie masz? Przez aplikację? No. Mapy zmieniasz? No. Nie może być. No, panie, tu masz. Ale wydech co? No kurde, seria. Taki... Seria? No. Jeden minus, nie? Który rok? 2-1. 21. To piękny, to jest młodsza od mojej. Nie, równo. To mówisz, że co? To 5 biegów ma, nie? 5. Już była testowana na tym, w terenie? No, była na poligonie. Dobrze jeździ nawet. Dobrze. No ten, jara dużo. Coś ty. No. To znaczy, jak dużo jara? Cały dzień 8 litrów mi wchłonęła. I po lesie tylko. Trochę podjazdy. Najwięcej bym na czołku stradzie zjarała. No, no tak. No tam jest ciężko. Gdzie ty jesteś? O. Tutaj się połączyła się. A, połączyła się. Trzeba połączyć, bo na ten musi mieć sygnał. Tu jak się świeci, to znaczy, że jest sygnał. A. Kurde. Kontrolę trakcji ma. Coś ty. Jak się przytrzyma dłużej, to jest kontrola trakcji normalnie. Mapy zmienne jakieś coś? Wszystko. Wszystko. Mapy i tu mam. Mi samą mapy zrobię. Tu jak mam mapę, dodam sobie, to tu akurat nie wiedziałem co. A na jakiej jeździsz teraz? Hard hitting, bo jest najmocniejsza. Najmocniejsza. No, no tak. A tu mam taką jak 350 bardziej, to jest taka liniowa, taka delikatna. Aha. A jeździłeś na tej liniowej? No, po lesie mam. I co, fajnie? Po lesie git. Git. Znaczy na takich ciasnych miejscach, bo ta na podjazdy jest super. Bo nagle dostaję w połowie obrotu takie pieprznięcie mocne, co ja podjazd... Tam to na kolegi, który wjeżdżałem. Że ja delikatnie tak wjeżdżała sobie sama tak. No ale widzę, że w końcu masz dobre opony. Ktoś ci sprzedał z dobrymi oponami. Miałem zawsze. Zawsze miałeś dobre opony? Ja nie widziałem. Ja nie widziałem nigdy u ciebie dobrej opony, Tomek. Opona jak opona, ale... Jak była już dobra, to zaraz ten... To zaraz była palona guma. Kolega jedzie. O, zdał prawo jazdy. Nie, to nie ten. To nie ten. Tam ci przyjedzie 16-17, więc nie wiadomo, czy w ogóle przyjedzie. Aha. Kurde, to jest Honda. A weź odpaliłem, jak to chodzi. Trochę kosz przed głowę tłucze, ale to nie tak jest. Co tłucze? Kosz przed głowę, w Yamahach tłucze. Kosz. Majster, co ty robisz? Ale to... Dudni jazd, nie?
coś pięknego. Ci się wyłącza tu? Tu, no. A sprzęgło jak ci chodzi? Lekko. No. Z zamkniętymi oczami to by nie można było powiedzieć, że to nie linka nawet. No. No. Ona ma jeszcze ten, ma jeszcze twardsze trochę, bo w silniku koło kosza sprzęgłowego jest taka podkładka, która zapobiega szybszemu zużywaniu się kosza. Mhm. Czyli po prostu wydłuża jego żywotność. Bo tak to się te kosze szybko podają, bo ta już długo ma to i one szybko potrafią padać w te kosze. One przy 80 godzinach tak walą, a tam ma 100 i nie wali przez to. A, 100 motogodzin. Bez remontu. Nie, przy 40 były zmieniona korba i tłok. Aha. Bo w tych rocznikach chyba od 19 do 22 albo 1 korby wypluwały. Aha. Po jakimś tam szybko, bardzo szybko korby wypluwały. Jest zmieniona, korba jest też OM, ale już poprawiona, że korby nie wypluje. Aha. Taką mam nadzieję. Osłony wszystko zakładałem wczoraj jeszcze na waha, przedwczoraj na wahać. Na silnik. No właśnie widzę, nie? No i plastiki, bo wysyłałem ci zdjęcie, inne było. No, no. I osłonę pod silnik jeszcze zakładałem. A cerbica założyłeś? Miała być cyfra, ale jak się dowiedziałem, dostępność tych osłon w Polsce, musiałbym 2 tygodnie czekać dni roboczych, żeby przyszła, jene. Z Włoch. Aha. Bo wszyscy wystawiają, a nikt nie ma na magazynie. A, jeszcze lepiej. I taki problem trochę był, ale... Setting będziesz robił? Zawieszenia, czy...? Jest, bo jakieś tam na razie mi się dobrze jeździ, bo jest, jak w enduro jeżdżę, to miękkie jest dosyć. Aha, dosyć, aha. Więc na razie... A w enduro dobrze, jak jest miękkie. Dobrze, no, no enduro miękkie. Jakby krosowe miał zawieszenie, to twarde by było. A teraz no. Jakiś był robiony tutaj z nawet. To jest, no, dobrze się jeździ. Dobrze się jeździ. Z Torunia kupiłem. Z Torunia? No, z Torunia. I Salon Polska. Salon Polska. Książki serwisowe wszystko mam. Wszystko masz. No to jest oryginalny, trójko nie ma chyba. No ja wiem. I jeszcze klucz do szprych dostał oryginalny. A to przy każdym nowym motocyklu dają ten oryginalny do szprych regulowania. O, trytka? Bo osłony są na trytkę i pęka coś. Muszę coś wymyślić. Aha. Bo mi coś łańcuch chyba uderza i pęka. Aha. Dobra, się zrobi, się zrobi. Się zrobi. Trzecia trytka już tu. Jest parę łańcucha. Tu to, to było już to niebieskie, ta... Oryginał. Oryginał. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.